Niepokojące wydarzenia z wiecu Donalda Tuska. Co tak naprawdę tam się wydarzyło? Mamy nagranie. Polski ambasador w Rosji oberwał, jeśli można to tak nazwać. Jeśli zastanawiacie się, czy Polska przyjmie imigrantów, to muszę was zdziwić. Już przyjmujemy. A na koniec co nieco o tym, jak milenialsi nie są zadowoleni z życia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju i ze świata. Zanim zaczniemy, chciałbym wam tylko polecić nasze relacje z wiecu Donalda Tuska, na którym byliśmy. A co się państwu najbardziej podoba ze zmian, które zaszły od tego pół roku rządzenia Platformy Obywatelskiej? Potwierdzimy nasze zwycięstwo z 15 października. Po to, żeby Polska, po to, żeby Polki i Polacy... No, prawie wszystko, to znaczy... Mogły wierzyć w dobrą przyszłość, spokój. Bez jakiejś złośliwości, bez jakiejś tam powiedzmy przerwania spraw istotnych, że to wszystko idzie do przodu, chociaż niektórzy, my też może też, wydaje się nam, że to jest trochę za wolno, ale jest dobrze, trzeba spokojnie, powoli, a do przodu, żeby to wszystko ponaprawiać. No, bo właśnie mówią państwo, że to jest taka zmiana wręcz systemowa, jak w 89 roku. No to musiała zajść jakaś duża zmiana. No to czy jest taka konkretna rzecz, która najbardziej się państwu podoba? Tak, tak, to był pan premier Donald Tusk. To znaczy ludzie więcej się uśmiechają, nie mówiąc o tych dobrach materialnych, których jest, no zupełnie jest, nie ma. To chyba w ogóle najdziwniejsza relacja, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. Było tam mnóstwo agresji, no i to takiej, że wystarczyło powiedzieć 100 konkretów Donalda Tuska i automatycznie wszyscy się na nas rzucali. Odpychali nas, sio z tym mikrofonem, przeszkadzacie nam, co to za pytania jakieś tendencyjne, dziecinne, jak można o coś takiego pytać. Czułem się tam jak naprawdę na jakimś zbiorowisku sekty. I ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość również ma dokładnie to samo za uszami. Też jest dużo sekciarstwa w Prawie i Sprawiedliwości, tego kultu jednostki, że Jarosław Kaczyński nas zbawi, wiecie o co chodzi, nie? Ale z drugiej strony no, Donald Tusk jest przez media przynajmniej tak ogólnie określany jako ten, który jednoczy tą taką inteligencję. Ci ludzie się przynajmniej tak czują właśnie, że oni są tymi lepszymi, a te pisiory to tam jakieś tam gówno ze wsi. No tak naprawdę można aż taką pogardę od nich czuć. Zapraszam serdecznie. Cała relacja jest dostępna w linku w opisie. Poza całą relacją macie też poszczególne wywiady ze wszystkimi ludźmi, z którymi gadaliśmy, bo my nigdy niczego nie wycinamy. Zapraszam serdecznie. Wszystko znajduje się na kanale Co Mówią. Link jest w opisie. Byłbym wam serdecznie wdzięczny, jakbyście poudostępniali te filmy, które tam mamy. Przynajmniej tą całą relację, albo któryś z wywiadów, który wam się spodoba, bo jest to niezwykle istotne dla algorytmów, czy to YouTube'a, czy Facebooka. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Kanał nazywa się Co Mówią. Link macie w opisie. A my lećmy z pierwszym tematem. Zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa. Podczas wtorkowego wiecu Donalda Tuska w Warszawie, zwołanego w ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, doszło do niepokojącego incydentu. Adam Czarnecki i Mateusz Kowal, zwolennicy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, pojawili się na wydarzeniu z transparentami wyrażającymi poparcie dla tej inwestycji. Niestety, ich pokojowa manifestacja spotkała się z negatywną reakcją niektórych uczestników wiecu. Według relacji Adama Czarneckiego, po około 10 minutach od przybycia na wiec, grupa osób postanowiła siłą zniszczyć transparenty z hasłami "Tak dla Centralnego Portu Komunikacyjnego" i "Stoimy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego". Towarzyszyły temu wyzwiska kierowane w stronę Czarneckiego i Kowala. Nazywano ich m.in. idiotami, kacapami czy agentami rosyjskimi. Ironicznie działo się to w momencie, gdy Donald Tusk w swoim przemówieniu poruszał temat walki z rosyjską agenturą w polskiej polityce. Początkowo Adam Czarnecki nie zamierzał publikować nagrania z zajścia, uważając, że winę za eskalację napięcia ponoszą politycy, a nie zwykli ludzie. Jednak po licznych zarzutach, jakoby cała sytuacja była zmyślona, zdecydował się opublikować film dokumentujący atak na Twitterze. Na nagraniu słychać oskarżenia o bycie prowokatorami i działanie za rosyjskie pieniądze kierowane w stronę zwolenników budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czarnecki podkreśla, że inicjatywy "Tak dla Centralnego Portu Komunikacyjnego" i "Stoimy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego" mają charakter
charakter pokojowy i nie są wymierzone przeciwko żadnej partii czy stronie politycznej. Ich celem jest wspieranie rozwoju infrastruktury i budowy lotniska, które ma służyć wszystkim Polakom. Zaznacza również, że starał się załagodzić sytuację m.in. poprzez uśmiech, aby nie dopuścić do dalszej eskalacji konfliktu. I to jest efekt, jak rozumiem. Nie od dziś wiemy, jak mocno niektóre decyzje są w stanie nas podzielić na dwa obozy. Zwykle to jest prawica i lewica, ale głównie chodzi o PiS i PO, Tusk i Kaczyński. I tak już od w sumie dekad. Tu jednak moglibyśmy założyć, że to nie decyzja nas dzieli, a jej prowokator. Tak na zdrowy rozum, ja wolę w Trójmieście wsiąść w taksówkę i w 20 minut być na lotnisku, niż pojechać na dworzec, wsiąść w pociąg i dalej do Baranowa między Łodzią a Warszawą. To jest wypowiedź Donalda Tuska na portalu nowiny24.pl wspomniana. To twierdzenie jest jednym wielkim absurdem, ponieważ budowa CPK znacznie ułatwiłaby nam ogólne podróżowanie, a Tusk zapiera się przy swoim, że jest zupełnie na odwrót. No cóż, w końcu wyborcy Platformy Obywatelskiej to najbardziej wysportowana grupa w Polsce, a nikt takich fikołków i szpagatów jak oni nie robi, więc mogą pozwolić sobie na takie zabiegi. To są ci młodzi wyborcy z 2007 roku, którzy przez 17 lat życia nie zmienili zdania. Zmieni się jednak ono, kiedy Tusk sam ogłosi, już najprawdopodobniej to zrobił, jak to widzicie, jak to nagrywam, to jeszcze tego nie zrobił, ale miał właśnie dzisiaj to ogłosić, że no sam zreformował swoją opinię co do budowy obiektu i są już nawet nieoficjalne doniesienia właśnie w tej sprawie. 18 maja prezydent Andrzej Duda powiedział, że szef rządu Donald Tusk poinformował go o zamiarze kontynuacji projektu budowy CPK z korektami w planowanej sieci kolejowej. Podaje Business Insider. Czy będzie to kolejna niespełniona obietnica jak 100 konkretów ze spełnionych 17? A może presja społeczeństwa zadziałała i przemyślał swoje podejście? A jak o presji już mowa, to oto co napisał na X-ie Tomasz Lis. Pojawienie się na wczorajszym wiecu prowokatorów nie powinno dziwić, bo dobrze, że transparentnie wystąpili pod hasłem Kacapik. Te CPK w Kacapik jest z dużych, że CPK to ruskie pieniądze czy coś. Cieszymy się, że pana mamy, panie Lisie, bo dzięki panu zawsze mamy się z czego pośmiać. Jeśli mamy nawiązać do komentarzy pod pana postami, to wielu ludzi jest ciekawych, co pan zrobi, jak Donald Tusk właśnie przed samymi wyborami zmieni zdanie tylko po to, aby zwiększyć elektorat. Pewnie będzie czuł się pan pokrzywdzony i zaatakowany, jak polski ambasador w Rosji. Proszę powiedzieć, ile Polaków przyjechało do Polski z Ukrainy. Dlaczego wysyłacie Polaków na front? Dlaczego zapomnieliście o Wołyniu? Takie pytania podczas wizyty w restauracji w Jekaterynburgu usłyszał polski ambasador w Rosji Krzysztof Krajewski. Mężczyzna, który je zadawał, zakłócił wizytę dyplomaty. Był natarczywy i sprowokował do interwencji ochronę. Nagranie z incydentu z udziałem polskiego ambasadora w Rosji Krzysztofa Krajewskiego opublikowano na platformie X. Na 80-sekundowym filmie słychać natarczywe pytania, które mężczyzna zadaje dyplomacie po polsku. Podszedł do niego w restauracji w Jekaterynburgu, gdzie Krajewski był z grupą innych osób. Pytania dotyczyły m.in. nieprawdziwej informacji o wysyłaniu Polaków na front w Ukrainie i w hybrydowych na polsko-białoruskiej granicy. Proszę powiedzieć, ilu Polaków przyjechało do Polski z Ukrainy w Dlaczego ich w ogóle wysyłacie na front? Dlaczego zapomnieliście o Wołyniu? Pytał po polsku mężczyzna, który w pewnej chwili podszedł do stołu zajmowanego przez ambasadora i jego gości. Wokół stołu stała ochrona, która prosiła pytającego o odejście. Było z nim kilku innych mężczyzn, którzy nagrywali zajście. Sam Krajewski również poprosił, żeby mężczyzna odszedł i nie przeszkadzał. Całą sytuację nagrywały również kamery telewizyjne. Mężczyzna po rosyjsku tłumaczył im, o co pytał Krajewskiego. Następnie widać, że ambasador Polski i jego goście wstają i są ewakuowani z restauracji. Jeden z ochroniarzy wyprowadza Krajewskiego, obejmując go ramieniem i oddzielając od natarczywego mężczyzny, który nie przestaje pytać. Tym razem o uchodźców na granicy Polski i Białorusi. Rosjanka Kira Wasiliewa, która opublikowała nagranie, wskazała, że pytania zadawał Marcin Mikołajek, a polski ambasador, przestraszony, uciekł z restauracji. W 2022 roku Stanisław Żaryn, ówczesny rzecznik ministra koordynacji
gubernatora służb specjalnych poinformował, że pochodzący ze Świdnicy 24-letni Mikołajek uciekł do Białorusi i tam poprosił o azyl. Polskie władze oceniały, że mężczyzna od lat prowadził działalność zbieżną z propagandą Kremla. Propaganda bez dwóch zdań działa w każdym kraju. Tak jak i u nas przewyższa zachodnia propaganda tę wschodnią, no bo nie mamy za bardzo dostępu w ogóle do wschodnich mediów, tak i Rosja ma swoją własną, mającą na celu zwiększyć morale obywateli i przeciągnąć ludzi po prostu na swoją stronę. Być może osoba, która zaatakowała Krajewskiego, padła ofiarą takiej rosyjskiej propagandy i właśnie dlatego zachowała się w taki, a nie inny sposób. Smutne jest obserwowanie ataku Polaka na Polaka, jednak czasami ciężko jest coś w takiej sprawie zrobić, choć zawsze warto próbować. Z drugiej strony, czy możemy nazwać Polakiem osobę, która od lat działa przeciwko swojej własnej ojczyźnie? Możemy nawet chyba uznać, że Mikołajek już dawno wyrzekł się swoich polskich korzeni i zamienił je na te rosyjskie. Mikołajek już jako nastolatek prowadził działalność prorosyjską. Pierwsze wzmianki o prorosyjskości i działalności mężczyzny pochodzą z lat 2015-17. Wówczas prowadził on konto w rosyjskojęzycznym serwisie Odnoklassniki, na którym miał zamieszczać treści wspierające aneksję Krymu i okupację Donbasu. Donosił portal interia.pl jeszcze w 2023 roku. Co do samej wypowiedzi mężczyzny, nie ma on racji. Polacy walczący na Ukrainie są nikim innym jak ochotnikami. Nikt nie wysłał ich na front pod przymusem. Od początku dobrze wiedzieli, z czym to się je i na jakie niebezpieczeństwo się piszą, o czym możemy usłyszeć więcej chociażby na kanale Zero, gdzie jeden z takich ludzi, takich właśnie tych ochotników, wypowiadał się o tej sprawie. No i miał oczywiście różne opinie, bo Polacy mają różną opinię na ten temat, ale z tego co widziałem, łapek w dół jest zdecydowanie mniej niż tych w górę, więc jakiś tam szacunek od Polaków też widać ma. Będąc już przy temacie osób poza granicami swojej ojczyzny, posłuchajmy może o imigrantach w Polsce. Przez ostatnie półtora roku kraje Unii Europejskiej przysłały Polsce blisko 1200 migrantów w procedurze readmisji. Otrzymaliśmy dane Straży Granicznej, które wskazują, skąd pochodzili migranci i które państwa Unii Europejskiej przekazały nam ich najwięcej. Jak poinformowano w Interii, w pakcie migracyjnym nie relokacja, ale readmisja może być największym wyzwaniem dla Polski, jeśli chodzi o liczbę przyjętych migrantów. Readmisja to zespół procedur opisanych w porozumieniach dublińskich i w ich najnowszej formie, czyli rozporządzeniu Dublin III, które państwa Unii Europejskiej przyjęły dekadę temu. Zawarte tam kryteria opisują, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl obywatela kraju spoza Unii Europejskiej lub bezpaństwowca. Obecnie do Polski trafiają osoby, które przekroczyły granice Unii w Polsce, złożyły wniosek o ochronę międzynarodową, a następnie wyjechały do innego państwa wspólnoty, nie czekając na rozpatrzenie podania. Odsyłając migrantów do kraju przekroczenia granicy, Unia Europejska chce ograniczyć nadużywanie procedury uchodźczej i jednoczesne składanie wniosków o azyl w kilku krajach. Poprosiliśmy Straż Graniczną o informacje, które państwa najczęściej zwracają Polsce migrantów na podstawie rozporządzenia Dublin III. Z danych przekazanych przez rzecznika Komendy Głównej Straży Granicznej, podpułkownika Andrzeja Jóźwiaka, wynika, że w 2023 roku w ten sposób trafiło do Polski 850 osób. Najwięcej z Niemiec, 408. Na drugim miejscu jest Norwegia, 154, następnie Szwecja, 67, dalej Francja, 57. Oprócz wymienionych w niej państw, po jednym migrancie przekazały Polsce Luksemburg, Portugalia i Rumunia. Najwięcej migrantów było obywatelami Rosji, 206. Kolejne najliczniejsze grupy to Ukraińcy, 148, Białorusini, 92, Irakijczycy, 72, Afgańczycy, 62, Syryjczycy, 42, Armeńczycy, 33 i Turcy, 30. Obywatele innych państw stanowili grupy mniejsze niż 30 osób. Ciężko
Ciężko byłoby się nie zgodzić, że liczby migracji do Polski w ciągu ostatnich lat znacząco się zwiększyły, choć mógłby być to dopiero początek, jeśli zdecydowalibyśmy się przyjąć wszystkich tych, którzy napierają na nasze granice, które niestety nie są aktualnie ze stali. Nielegalni migranci wykorzystują to i wdzierają się na nasz teren, robiąc dziury w ogrodzeniu przy pomocy lewarków samochodowych. Nie musimy jednak szczególnie się martwić, przynajmniej nie do 2026 roku, kiedy to w życie wejdzie pakt migracyjny. W Unii Europejskiej już teraz istnieje możliwość uzyskania azylu, ale trzeba to zrobić zgodnie z zasadami prawa. Wypełnić odpowiednie dokumenty, odczekać swoje, rzecz jasna, a następnie już legalnie przekroczyć granicę i zatrzymać się w jednym z ośrodków dla uchodźców. Skąd zostanie się wtedy pokierowanym dalej? Nie mogłoby zabraknąć w tym wszystkim wiecznie odklejonej lewicy, której reprezentantka bezpodstawnie oskarża Straż Graniczną o wiadomego znaczenia napaść na kobiety na granicy. Na wideo udostępnionym na X-ie możemy posłuchać, choć nie wiem czy chcemy, Marty Lempart, która stoi przy warszawskiej syrence, odzianej w prawdopodobnie przez nią samą nałożony na pomnik koc termiczny, który jej zdaniem ma symbolizować te pokrzywdzone kobiety. Ile widzieliście pań na terenach przygranicznych? Bo ja szczerze mówiąc niewiele. Nie dość, że informacje zamieszczone przez Lempart są wyciągnięte z palca, to jeszcze obrażają naszych rodaków, którzy dzielnie bronią naszej ojczyzny. Jeżeli tak bardzo pani chce, pani Lempart, może pani iść do migrantów i okazać im wsparcie. Zobaczymy wówczas, ile spotka pani tam kobiet i kto kogo w rzeczywistości wykorzysta. Następny temat. Z najnowszego raportu Dobrostan Polek i Polaków, przygotowanego przez In Future Institute na zlecenie Benefit Systems, wynika, że milenialsi, czyli pokolenie IDSE w wieku 35-44 lat, są najmniej zadowoleni ze swojego życia, poinformowała Rzeczpospolita. Ta grupa, która stanowi trzon siły roboczej w Polsce, najgorzej oceniła swój dobrostan. Tymczasem najbardziej zadowolone są pokolenia zbliżające się do emerytury i najmłodsze na rynku pracy. Raport wykorzystuje wskaźnik Wellbeing Score, nowe narzędzie analityczne Benefit Systems, które ocenia dobrostan w 6 kluczowych obszarach: zdrowie psychiczne i fizyczne, komfort życia, wewnętrzny spokój, relacje międzyludzkie oraz kontakt z naturą. Ogólny poziom dobrostanu Polek i Polaków wyniósł 4,9 na 10 punktów, co jest zgodne z wynikiem dotyczącym średniego poczucia satysfakcji z życia. Eksperci In Future Institute tłumaczą niski poziom dobrostanu milenialsów specyfiką tak zwanej pokolenia kanapki, które łączy intensywną aktywność zawodową z podwójnymi obowiązkami opiekuńczymi. Milenialsi są również pokoleniem kanapki na rynku pracy, gdzie często zajmują stanowiska menedżerskie i czują podwójną presję. Z góry naciskają na nich pokolenie X, a z dołu czują presję ze strony asertywnych przedstawicieli generacji Z. W raporcie zwraca się uwagę na fakt, że niski poziom dobrostanu może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Autorzy badania podkreślają, że milenialsi są w dużo trudniejszej sytuacji niż poprzednie pokolenia, między innymi z powodu wielu kryzysów, mniejszego bezpieczeństwa zatrudnienia i niepewności związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Badanie pokazuje również, że niezależność finansowa, która wynika zwykle z wysokich dochodów, jest czynnikiem wspierającym dobrostan dla 72% Polek i Polaków. Jednak aż 66% ankietowanych wskazało, że pozytywny wpływ na dobrostan ma minimalizm, czyli ograniczanie się do niezbędnych dóbr. Czy jest to dla kogokolwiek szokujące, zastanawiające? Bo dla mnie nieszczególnie. Jednak takie badania możecie znaleźć od dosłownie każdej kolejnej generacji osób, bo no, wszystko zależy od danej próbki, jaką wzięli sobie, no i jakie pytania zadawano, jak bardzo oceniano to, w jaki sposób, jaka skala była danego pytania i danej odpowiedzi. Także nie jest to jakoś miarodajne w 100%. To trochę tak jak z tą Finlandią, o której się mówi, że jest to najszczęśliwszy naród na świecie. Byłem w Finlandii. Kompletnie się z tym nie zgadzam. I fala samo...
odbierania sobie dalszej możliwości egzystencji na tym świecie również o tym nie świadczy. A jednak utarło się i wszyscy w to wierzą, bo przeprowadzono przecież badania, że Finowie są najszczęśliwsi na świecie. Tak samo jak wyborcy Donalda Tuska się szeroko uśmiechają, prawda? W uśmiechniętej Polsce. No to zobaczcie, jak się uśmiechają. Link w opisie do całej relacji na kanale Co Mówią z Marszu Tuska. Widzimy się na Co Mówią.